Hej, tu Karolina. Witam Was w kolejnym foodbooku na moim kanale i przyznam szczerze, że bardzo wkręciłam się w tematyczne jadłospisy. I to mówi osoba, która całkowicie pominęła miesiąc październik, ale teraz w listopadzie wracam do Was z kolejną dawką inspiracji. Poprzednio był to tematyczny film poświęcony studenckim tanim przepisom i nadal w tym charakterze chciałabym kontynuować całą tę serię, tylko tak jak kiedyś zapowiadałam, skupić się na konkretnych kuchniach świata. Ja jestem bardzo podekscytowana, bo wiecie, uwielbiam podróżować, uwielbiam rozmaite smaki i kuchnie, ale wydaje mi się, że warto tak symbolicznie rozpocząć kuchnią polską, także dzisiaj mam dla Was jadłospis na jeden dzień, w którym postaram się odtworzyć klasyczne polskie smaki. Gdzieś taki tradycyjny polski jadłospis na jeden dzień w wydaniu wegańskim. Do tego będzie jeszcze zdrowo, będzie oczywiście przepysznie i prosto, bo tak jak wiecie, ja nie lubię komplikować sobie życia, ani spędzać zbyt dużo czasu w kuchni. To, co jest fajne, to jest to, że część z tych przepisów, które Wam pokażę, można przygotować sobie trochę wcześniej, parę dni wcześniej, trzymać się dłużej w lodówce, zresztą sami za chwilę zobaczycie. I zastanawiam się, czy na początku filmu powinnam Wam zdradzać, co będę gotowała, żeby Was zachęcić, czy nie, bo ja na przykład tego nie lubię, nie lubię, jak ktoś mi spoileruje, co będzie w danym foodbooku. Ale to już zapytam Was, bo to w końcu dla Was są te pomysły i te inspiracje. Tak jak zawsze, będzie to kilka posiłków, będziemy mieć śniadanie, obiad, deser i kolację, bo myślałam, że właśnie w taki sposób odżywia się przeciętny Polak, a przynajmniej taki niedzielny Polak, powiedzmy. Także żadnych tam lunchy i przekąsek nie będzie, tylko po prostu śniadanie, obiad, deser i kolacja. Jak zawsze na mojej stronie karolinasobańska.com macie wszystkie przepisy wytłumaczone i rozpisane, tak żebyście mogli bez problemu je odtworzyć i śledzić, bo wiadomo, przewijanie filmiku nie jest może jakoś super wygodne. Także ja przechodzę do rzeczy i zaczynam od śniadania. I długo zastanawiałam się, naprawdę, z tym śniadaniem miałam największy problem, bo kupienie bułki, wegańskiego masła i wegańskiej szynki nie wydawało mi się tutaj zbyt oryginalnym, a na pewno nie zdrowym rozwiązaniem. I drugi mój dylemat był taki, że zastanawiałam się, czy czasem nie są to jajka, które stanowią najważniejszą część polskiego śniadania. Ale na moim kanale, człowiek nie czuje, jak rymuje, ale na moim kanale pojawiały się już przepisy na omlet, albo który w ogóle nie jest jakoś super polski, i na tofucznicę, więc stwierdziłam, że nie będę Wam po raz kolejny serwowała tofucznicy, tylko zrobię twarożek śniadaniowy. Słuchajcie, to jest coś, co chciałam przygotować od bardzo, bardzo dawna. Mam nadzieję, że mój pies nie zacznie teraz szczekać. I udało mi się odtworzyć wegański twarożek, który nie jest wcale zrobiony z tofu. Bo też stwierdziłam, że każde danie z soją to nie jest najlepszy pomysł. Ja osobiście do soi nic nie mam, ale nie ma żadnego produktu, który uważam, że należałoby jeść na każdy posiłek. Także mam dzisiaj dla Was twarożek i to jest klasyczny polski twarożek ze szczypiorkiem i rzodkiewką. Można powiedzieć, że trochę takie wiosenne danie, ale my możemy przywołać wiosnę nawet w listopadzie. Także to jest twarożek wykonany ze słonecznika. Jest to może szokujące dla wielu osób, ale ja kiedyś jadłam taki twarożek, który tak średnio ten twarożek przypominał, ale powiem Wam, że ten w moim wykonaniu, nieskromnie przyznam, jest absolutnie genialny. Ja nie wiem, jak to się stało, ale cała moja rodzina się nim zajadała i jego przygotowanie jest bardzo proste. Po pierwsze, potrzebujecie słonecznika i na taką całkiem sporą porcję twarożku, nie powiem, jest nam potrzebna szklanka nasion słonecznika, które ja godzinę przed przygotowaniem tej potrawy zalałam wrzątkiem. Dzięki temu po prostu ten słonecznik będzie bardziej miękki, będzie łatwiej go zblendować. Po upływie minimum godziny, ale może to być nawet i cała noc, jeżeli tak jest Wam wygodniej, odcedzamy wodę i słonecznika przekładamy do blendera. Ja Wam polecam najlepiej taki food processor, to się nazywa, tak? Czyli takie coś, co widzicie teraz na ekranie. Do tego dodaję sok z jednej cytryny i powiedzmy łyżkę wody. Ja potem dolałam troszeczkę więcej, więc załóżmy, są to dwie łyżki wody i blendujemy na jak najgładszą
masę i to oczywiście zależy od tego, jaką moc ma Wasz blender. Następnie nasz jeszcze niedorobiony twarożek przekładamy do miski i dodajemy bardzo ważny składnik, a mianowicie jest to jogurt sojowy. Mój ulubiony jogurt to jest jogurt Joja, który możecie kupić w Lidlu. Jest przepyszny, ma fantastyczny skład i idealnie podbija tutaj smak i sprawia, że nasz twarożek jest łudząco przypominający ten oryginalny mleczny. Dodajemy też łyżeczkę płatków drożdżowych, jeżeli akurat macie je w domu, bo one dodają tego serowego posmaku, oraz sól i pieprz również do smaku. Jeśli chodzi o dodatki, no to oczywiście klasyczny twarożek to jest przede wszystkim szczypiorek, także będziemy potem w kolejnym przepisie używać całej cebuli dymki, także w tym wypadku siekamy cały nasz szczypiorek i rzodkiewka. Ja użyłam, nie wiem, z 5 rzodkiewek powiedzmy. Całość jeszcze raz mieszamy i nasz twarożek jest gotowy i może przez kilka dni spokojnie stać sobie w lodówce. Nie wiem jak długo, nigdy nie miałam wam tego powiedzieć przy przepisach, no po prostu trzeba nasze jedzenie próbować i nie zostawiać go raczej na jakąś wysoką temperaturę. I ja na śniadanie wrzuciłam do tostera 2 kromki chleba żytniego, bo taki zazwyczaj, jeżeli jem, to jem. I posmarowałam je moim twarożkiem, taką solidną warstwą i na jedną ułożyłam rzodkiewkę, na drugą ogórka, dlatego jeszcze odrobina szczypiorku i jest to po prostu boskie polskie śniadanie. Powiem Wam, że to omawianie przepisów jest dla mnie bardzo ciekawe, bo ja recytuję je z głowy, nawet nie przypominam sobie ich wcześniej, tylko staram się wyobrazić sobie, że tworzę ten przepis i dlatego w taki może czasem chaotyczny sposób Wam to wymieniam. Przechodząc dalej, mamy obiad, czyli tak naprawdę tutaj punkt kulminacyjny i najważniejszą część dzisiejszego foodbooka, ponieważ na obiad zrobimy schabowe z mizerią i ziemniaczkami puree, czyli jeden z moich ukochanych obiadów z dzieciństwa. Uwielbiałam kotlety schabowe, a jeszcze bardziej piersi z kurczaka w panierce i zrozumiałam, że cała tutaj filozofia tkwi w tej panierce, bo potrafię zrobić wegańską wersję i absolutnie niczego mi nie brakuje, a przepis ten jest prosty. Także może zaczniemy od tych prostszych rzeczy, które można przygotować sobie wcześniej. Najpierw mamy mizerię. Do mizerii używam przepysznych ogórków polskich, które oczywiście myję i robię ją w taki niekonwencjonalny sposób, ponieważ ja uważam, że trzeba zachowywać składniki odżywcze zawarte pod skórką, tuż przy skórce lub też w samej skórce, sama nie wiem. Jaki dzisiaj mam dziwny humor, wiecie. Używając takiej obieraczki do sera, bardzo wegańsko, po prostu sobie obieram tego ogórka na cieniutkie plasterki. Do tego siekam świeży polski koperek. Bardzo, bardzo dużo. Uważam, że koperek jest tutaj niezbędny. Następnie dodaję jogurt sojowy, ten sam, który widzieliście wcześniej, jogurt Joja, który ja kupuję w Lidlu i dodałam go po prostu tyle, ile mi zostało po zrobieniu twarożku. Do tego dodaję sól i pieprz do smaku i ważną częścią mizerii jest też cukier. Także taka solidna łyżeczka, powiedziałabym nawet płaska łyżka cukru jest tutaj bardzo ważna, bo wtedy ta mizeria jest taka bardziej tradycyjna, bo tradycyjnie, przynajmniej w moim domu, mizerię robiło się ze śmietaną, a śmietana ma taki słodkawy posmak. Także ten cukier tutaj jest bardzo ważny. Możecie też dodać sobie na przykład ksylitol, żeby troszkę zdrowiej na tym wyjść. Całość mieszamy i nasza mizeria jest gotowa i tak samo możecie ją przygotować znacznie wcześniej. Nawet lepiej, bo wtedy te ogórki zmiękną i przyjemnie będzie się je jadło. Kolejna rzecz to są ziemniaki puree. Tutaj naprawdę postanowiłam nie robić dla Was jakiegoś super przepisu. Po prostu bierzemy nasze ziemniaki. Ja używam ziemniaków z ryneczku Lidla czystych. Chyba dobrze to odmieniłam. I znowu oszukuję system, bo jestem leniem. I tych ziemniaków nie obieram. Też wierzę w moc skórki od ziemniaka, tylko ja je pod ciepłą wodą myję i szoruję, tak żeby po prostu pozbyć się jakiegoś ewentualnego brudu. Gotuję je po prostu w gorącej, osolonej wodzie, następnie odcedzam i ubijam z odrobiną mleka roślinnego i jeszcze szczyptą soli. Oczywiście wszystko do smaku i do uzyskania ulubionej konsystencji. I teraz najważniejsza część tego przepisu, czyli same schabowe. Powiem Wam, że
Zanim zaczęłam nagrywać dzisiejszy film, stwierdziłam, że postaram się być jak najbardziej zwięzła, żeby nie przedłużać, żeby ten film nie trwał 20 minut, ale już widzę, że się strasznie rozgaduję. Jeżeli chodzi o schabowe, to kupujecie sobie kotlety sojowe w dowolnym supermarkecie. One są bardzo, bardzo tanie i naprawdę nie ma w nich nic złego, bo jedyny składnik to jest mąka sojowa. Chciałabym zaznaczyć, że nie ma modyfikowanych genetycznie produktów na polskich półkach, ponieważ Unia Europejska zakazuje tego, więc nie martwcie się o kotlety sojowe. Zupełnie. Na opakowaniu kotletów sojowych jest wyraźnie napisane, żeby je wcześniej tam namoczyć w bulionie, także zgodnie z instrukcjami to zróbcie. I potem ważna rzecz jest taka, że zanim zaczniecie je smażyć, odciśnijcie z nich nadmiar wody, bo wtedy one będą naprawdę fajniejsze w strukturze po usmażeniu. Przetestowałam, sprawdziłam, naprawdę uwierzcie mi. Druga rzecz to przygotowanie naszego ciasta i naszej panierki. Jeżeli chodzi o ciasto, to ja do niego używam mąki z cieciorki oraz wody z ulubionymi przyprawami. U mnie jest to pieprz ziołowy i papryka wędzona oraz trochę soli czarnej kalanamak, która daje takiego jajecznego posmaku. Wiadomo, panierka jest z jajkiem, w sensie to ciasto jest z jajkiem, po prostu macza się to w jajku. I jeżeli nie macie mąki z cieciorki, tak samo sprawdzi się zwykła mąka pszenna, ale ja chciałam, żeby było trochę zdrowiej. I jeżeli chodzi o samą panierkę, to oczywiście możecie użyć bułki tartej, ale ja postanowiłam sobie zblendować, a raczej utuczyć płatki. Tak, Karolina, utuczyć płatki. Postanowiłam sobie zmiażdżyć płatki kukurydziane. Zrobiłam to w bardzo zgrabny sposób w moim woreczku na zakupy. I do tego dodałam jeszcze trochę soli i granulowany czosnek, bo panierka musi być czosnkowa, inaczej nie jest pyszna. Koniec. Także nasze odsączone kotlety maczamy najpierw w cieście, które oczywiście rozrabiamy. I chodzi o to, żeby to była taka masa naleśnikowa, także naprawdę bawcie się tym. Nie umiem powiedzieć Wam, ile łyżek mąki, ile łyżek wody, ja naprawdę nie wiem. I następnie obtaczamy w płatkach kukurydzianych, smażymy w solidnej ilości rozgrzanego oleju rzepakowego i nasze schabowe są gotowe. Słuchajcie, ten obiad jest po prostu boski. Jadłam go ostatnio z moją mamą i naprawdę była zachwycona, powiedziała, że zatwierdza i że nigdy w życiu nie musi użyć kotletów schabowych, mizerni ani ziemniaków pire w wersji niewegańskiej, bo te są po prostu autentyczne, przepyszne, w dodatku zdrowe i wspaniałe dla naszej planety i zwierzaków. Git. Moi mili Państwo, czas na deser. I deser to jest trochę powrót do przeszłości. Teraz mówiłam, że nie chcę robić to w hucznicy, bo to hucznica już była, ale mam dla Was dzisiaj szarlotkę, mimo że szarlotka już kiedyś była. To jest szarlotka, która jest hitem w moim domu. Jest prawie co weekend u nas na stole, bo wszyscy ją kochają. Jest tak prosta i tak przepyszna. I to jest szarlotka sypana, którą wiele z Was może kojarzyć. I to jest szarlotka, do której przygotowania potrzebujecie naprawdę 5 składników na krzyż. I postanowiłam, że trochę tutaj zrobię sobie takie self-promo i powrót do przeszłości. I odeślę Was do filmu, w którym przygotowałam tę oto szarlotkę parę lat temu. To było z 2 lata temu jak nic, albo lepiej. Więc w opisie jest link do przepisu na szarlotkę, nic się tam nie zmieniło. Szarlotka jest po prostu boska, przepyszna i użyłam do niej oczywiście polskich jabłek, najlepszych jabłek grójeckich, które sprawdzają się po prostu wspaniale. Nie tylko w wypiekach, też jako przekąska. Ale użyłam ich właśnie do tego przepisu, także musicie ją zrobić. Jeżeli nie lubicie piec, to polubicie po tym. I na sam koniec mamy kolację. Polacy jedzą kolację, to też ja mam dzisiaj dla Was pomysł na klasyczne danie z mojego dzieciństwa. Danie, potrawę, dodatek wręcz. Jest to pasta z makreli. I jeżeli oglądaliście moich ulubieńców chyba, to ja tam już zdradziłam ten przepis, ale musiałam o nim powiedzieć ponownie, ponieważ jest to przepis, który odmienił moje życie, kiedy byłam w Brzozowie, w wegańskiej agroturystyce Ptasie Radio Brzozów. Jest to pasta bezrybna, pasta z makreli z 2 składników. I kluczem do tej pasty jest, moi drodzy, tofu wędzone w całości z Lidla. I to jest jedyne tofu, które się do tego nadaje. Bo tofu, które znajdziecie w wielu miejscach wędzone, ma po prostu wędzoną skórkę, a to z Lidla jest wędzone w całości. Wrzucacie to tofu, znaczy kruszycie je palcami, wrzucacie je do blendera z... Zawiesiłam się. Z sosem sojowym, mniej więcej tak z łyżką sosu sojowego.
dodajecie do uzyskania idealnej konsystencji trochę mleka roślinnego i blendujecie na gładką masę. I to jest Wasza pasta z makreli, przysięgam. Naprawdę ciężko w to uwierzyć, ale znajomi mojej mamy powiedzieli, że zjedli pyszną pastę bezrybną, rybną. Po czym ja im powiedziałam, że tam nie było ryby, to naprawdę ich miny były bardzo specyficzne. Do tej pasty dodaję sobie jeszcze pieprz do smaku i wkrawam jedną cebulkę dymkę. To jest ta cudowna dymka, którą Wam pokazałam na początku, bo użyliśmy szczypiorku rano, a wieczorem użyjemy cebulki. I tak przygotowaną pastę możecie znowu trzymać sobie w lodówce, ale długo to nie potrwa, ponieważ wszyscy będą tak porażeni geniuszem tego przepisu, że zaraz to zjedzą. Ja trochę się na pewno dzisiaj nabijam, ale ta pasta jest po prostu boska. I naprawdę musicie jej spróbować. Do tego oczywiście ulubione pieczywo. Możecie sobie do tego dokroić jakiegoś pomidorka czy ogórka, ale myślę, że no moja mama twierdzi, że nie jest ogórek kiszony, ale ja wolałabym już pomidora, zdecydowanie wolałabym pomidora. Nie przepadam w ogóle z ogórkami. Powiedziała Karolina, która zrobiła mizerię. No trudno. I tutaj kończy się, moi drodzy, mój polski foodbook. Był to dla mnie prawdziwy, sentymentalny dzień gotowania, kiedy przygotowywałam dla Was ten oto film. Mam nadzieję, że wykorzystacie te przepisy. Mam naprawdę ogromną nadzieję, że zrobicie pastę bezrybną, bo ona odmieni Wasze życie, aczkolwiek nie sądziłam, że twarożek też będzie takim hitem na moim stole. A jeżeli planujecie zaprosić na obiad jakiegoś wegańskiego sceptyka, to ziemniaczki, mizeria i sojoschaby będą strzałem w dziesiątkę, już mówiąc o deserze, bo deser przekona każdego. Jeśli chodzi o sojoschaby, dodam tylko, że warto w internecie kupić sobie takie duże sojoschaby, jeżeli chcecie kogoś przekonać, bo ja, mnie jest obojętnie, czy one są duże, czy małe, ale jeżeli chcecie być naprawdę autentyczni, to te duże są jeszcze lepsze. To było na tyle, moi drodzy, jeżeli chodzi o dzisiejszy film. Na mojej stronie karolinasobańska.com jak zawsze macie linki, jakie linki? Macie przepisy rozpisane, sfotografowane, żebyście mogli za nimi podążać. Tak jak zawsze mam nadzieję, że ten film Wam się podobał, że lubicie gotować prosto, smacznie, lokalnie, z polskich produktów, łatwo dostępnych, bo ja tak lubię najbardziej. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie dzisiejszego filmu i do zobaczenia w kolejnym filmie na moim kanale już za tydzień. Pa, pa!